Przemysłowa Giełda Poznań. Dzień dobry, witam serdecznie. No, cieszę się, drodzy Państwo, że jesteśmy tyle czasu, drodzy Państwo, tutaj razem. Doktor Fryderyk. No i myślimy, szczerze powiedziawszy, o tym, żeby te wszystkie zagadnienia, drodzy Państwo, i te wszystkie tematy, żeby je, drodzy Państwo, jeszcze właśnie poszerzyć, powiększyć i poszerzyć. Więc, drodzy Państwo, tak jak mówię, powiększanie kanałów tak zwanych sprzedażowych o internet to jest bardzo dobry pomysł. Są sklepy, na których warto się zarejestrować i oczywiście sprzedawać swoje towary. I, drodzy Państwo, są jeszcze sklepy, które firmy internetowe, my dysponujemy takimi oczywiście sklepami internetowymi. Można zamówić sobie stronę internetową i można zamówić też sklep internetowy i poszerzać i powiększać kanały sprzedażowe i tak dalej. I, drodzy Państwo, myślę o tym i my to realizujemy oczywiście, dlatego że my jesteśmy cały czas do przodu i do góry. Chodzi tutaj mi o to, że mając już pewne zasoby, tak, można tworzyć, drodzy Państwo, kapitał. Firmy z kapitałem, drodzy Państwo, to są sławne firmy. Dlatego tutaj akurat na końcu zawsze mówi się, drodzy Państwo, oczywiście o kapitale zakładowym. I tutaj, drodzy Państwo, powyżej oczywiście tego 1 500 000 zł jest właśnie, drodzy Państwo, wielka, słynna firma i nie tylko. Należałoby to zrobić, drodzy Państwo. Dysponowanie większą ilością walut, więc wieloma walutami, jest, drodzy Państwo, tak naprawdę w pewnym sensie filozoficznym i w sensie ekonomicznym niezbędne i tak dalej. Więc tutaj ekonomia tak naprawdę, drodzy Państwo, odgrywa ważną rolę i tak dalej. Ale proszę zwrócić uwagę, drodzy Państwo, na poszerzanie kanałów sprzedażowych i tak dalej. Drodzy Państwo, kanały, które są tak naprawdę już na multiplexach, są, drodzy Państwo, już nie tylko zaaranżowane i tak dalej, więc warto jest zwrócić uwagę tutaj na przychody. Więc przychody można również, drodzy Państwo, i my to robimy, można pomnażać i my to polecamy i tak dalej. Drodzy Państwo, więc tutaj już nie tylko firmy, ale również, drodzy Państwo, tak naprawdę jeszcze proszę zwrócić na to uwagę, jak ważne są wycieczki. I teraz, proszę Państwa, wycieczki to nie są delegacje wcale. Więc akurat delegacje są niepotrzebne wcale i tak dalej. No tak od około 2000, drodzy Państwo, 7 roku delegacje są na wielkich miastach niepotrzebne wcale i tak dalej. I z czym to jest związane? To jest związane oczywiście z tym, drodzy Państwo, że tak naprawdę jest najmocniejsza waluta ze wszystkich. I walutę powiększamy i tak dalej. Drodzy Państwo, tutaj już akurat rozrastanie się wielkich multiplexów i globalizmu, ja lubię globalizm, jest, drodzy Państwo, potrzebne i tak dalej. Proszę zwrócić na to uwagę, że, drodzy Państwo, że tak powiem, że drodzy Państwo, globalizacja, KTN-y, drodzy Państwo, a drodzy Państwo, jeszcze proszę zwrócić uwagę na to, że reklama i opinia też są, drodzy Państwo, w pewnym sensie, reklama tak, ale opinia w pewnym sensie właśnie uwzględniana zawsze, drodzy Państwo, korzystnie. Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań, doktor Fryderyk, jeszcze jedno chcę dla Państwa powiedzieć, że, drodzy Państwo, właśnie to wszystko to są pieniądze. Negocjowanie, drodzy Państwo, z urzędami jest lepsze wtedy, kiedy zatrudnia się i płaci się dużo oczywiście pracownikom, tak? Zaczynając od tego, łatwo jest uwzględnić już te opcje, drodzy Państwo, które są właśnie społeczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań, doktor Fryderyk.
Do widzenia Państwu.